Cześć, witaj w części czwartej kursu programowania w C. Dzisiaj postaram się wytłumaczyć głównie operatory arytmetyczne, ale nie tylko. Napisałem sobie przed chwilą taką małą ściągawkę, która pomoże Ci, mam nadzieję, w bardziej przejrzysty sposób nauczyć się zobaczyć, jakie są operatory i inne rzeczy. No więc główny operator przypisania, który już znasz. Jeżeli napiszemy a równa się b, to zmiennej a przypiszemy wartość wyrażenia, które znajduje się po prawej stronie, wyrażenia b. Może to być zmienna po prawej stronie od tego operatora, albo jakieś wyrażenie, na przykład b plus 1. Może tutaj być nawias dookoła tego wyrażenia, ale nie musi. Dodawanie, czyli na przykład a plus b. I tutaj taka ważna sprawa. A plus b po prostu zwróci nam wynik dodawania a plus b, ale nigdzie tego wyniku nie zapisze. Wpisywanie do zmiennych wartości odbywa się tylko przez operator przypisania. Analogicznie odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Reszta z dzielenia chyba wiesz, jak działa. Operator inkrementacji, co to jest? Operator inkrementacji są dwa typy. Postinkrementacji, to znaczy piszemy plus plus po zmiennej. Zwiększa zmienną o 1, ale możemy napisać też plus plus przed zmienną. Też zwiększa zmienną o 1. Różnicę wyjaśnię później. Analogicznie minus minus zmniejsza zmienną o 1. Teraz tak. A równa się a plus b. A równa się a minus b i cała ta reszta po lewej stronie. To są zapisy nieskrócone, natomiast po prawej stronie, do każdego przypadku po lewej, napisałem zapis skrócony. To znaczy a plus równa się b jest tym samym, co a równa się a plus b. Analogicznie dla reszty, możesz sobie zerknąć. Widzisz? Dobra, jeszcze jedno. A plus równa się 1 daje taki sam efekt zawsze, jak plus plus a. Natomiast a minus równa się 1 daje taki sam efekt jak minus minus a. Widzisz? Wydawałoby się, że a plus plus i a minus minus również robią to samo, jednakże nie we wszystkich przypadkach, co później Wam postaram się pokazać. No dobra, napiszmy nasz program. Na samej górze oczywiście biblioteki, czyli include stdio.h. Może już pod tym komentarzem albo nad napiszę funkcję main. Od razu return 0. Ok. Zamiast printf-a może nauczę Was czegoś nowego. Jest taka funkcja jak puts, również znajduje się w stdio. Działa dokładnie tak samo jak printf, tylko że na samym końcu wypisuje znak nowej linii. Nie trzeba pisać tego znaku nowej linii samemu. Minusem tej funkcji jest to, że nie można używać w niej zmiennych, to znaczy nie możemy tutaj stosować %d i tu po przecinku napisać nazwy zmiennej. To jest tylko w printf-ie, niestety. Dobra. Teraz Wam pokażę coś ciekawego, jeżeli chodzi o zmienne typu charakter. Chwileczkę, kod ASCII znaku. Ok. Zobacz co ja próbuję zrobić. Próbuję wypisać na ekran. Oj, tutaj zapomniałem dać równa się.
Próbuję wypisać na ekran zawartość zmiennej znak, ale zobacz, co ja tutaj podaję. Specyfikator formatu mówi nam, że wypiszemy liczbę całkowitą na ekran, widzisz? A znak przecież jest znakiem, widzisz? Cyfrą A, nie cyfrą, tylko literą A. Zobaczmy, czy to zadziała. OK, patrz, działa. 65, jak to? To A równa się 65. Otóż tak, znaki w C są równe liczbom. Taki znak A jest równy dokładnie liczbie 65, ponieważ istnieje taka tabela ASCII, tak to się pisze, można zobaczyć na internecie. Każdemu znakowi odpowiada numer. Czyli tak naprawdę typ char jest typem liczbowym. Rozumiesz? Tylko po prostu zamiast procent %d, jeżeli tutaj damy procent %c, na ekranie nie wypisze się liczba tego znaku, a ten znak, widzisz? A. Dobra. Printf litera procent %c. Zobacz. To działa też w drugą stronę. Zobacz. Możemy wypisać, chcemy wypisać na ekran znak, specyfikator procent %c, napisaliśmy, a jako argument przekazujemy liczbę 68. Jak myślisz, co się wypisze? 65 to jest A, czyli 66 to będzie duże B, 67 duże C, 68 to powinno być chyba duże D. Co nie? Zobacz. Litera D. Zgadza się. Teraz dalej. Jeżeli znak jest liczbą, to możemy dodawać, mnożyć, dzielić. Możemy wykonywać wszystkie operacje arytmetyczne, które moglibyśmy wykonywać na liczbach. Zobacz. Dodajemy do znaku 1. I wypiszmy teraz, co w tym znaku się znajduje. OK. Zobacz. Znak B. I jak to? Jak to się stało? Bo jeżeli znak, tak naprawdę typ char jest typem liczbowym, A jest równe 65, tutaj w tym miejscu, w tej linijce, dodajemy do zmiennej znak 1. Czyli przyjmuje ona wartość 66. A w tabeli ASCII 66 jest znakiem duże B. Dlatego wypisało nam w konsoli duże B. Rozumiesz? Dobra, teraz zajmę się czymś... same nowości dzisiaj będą, ale wszystko łatwe. Signed... jak to się czyta, to za dobrze nie wiem. Liczba ze znakiem równa się minus 15. Może to zamknę, terminal. Printf. Nowy znak. OK, tutaj ciekawa sprawa. Zobacz. Nowe słowo, które się pojawiło. Signed. Przepraszam, ale nie wiem za bardzo, jak to się wymawia. Łamie mi język to słowo. Signed int. Co to znaczy? To znaczy, że ta zmienna jest typu int, typu całkowitego, ale ze znakiem. Tutaj damy minus 15. Ale jak to? Normalnie byśmy nie mogli dać. Otóż, jeżeli nie napiszemy tego signed, to zmienna, każda zmienna domyślnie jest zmienną ze znakiem. Każda zmienna int jest domyślnie tym samym, co zmienna signed int. Dlatego nie musimy tego pisać, ale już napiszę.
Czemu nie? Dobra. Teraz zobacz, wypiszemy na ekran procent C, czyli znak równy tak, liczba ze znakiem plus znak. Zobaczymy, ciekawe co nam to wypisze. Zobacz, nowy znak równa się 3. Jak to się stało? Czemu 3? Liczba ze znakiem była minus 15. Znak, pamiętasz, ostatnio był równy B, czyli 66. Minus 15 plus 66 to jest 3? Coś tu się nie zgadza. Ale zwróć uwagę, że my wypisujemy znak. Zobacz, procent C. My nie wypisujemy tutaj procent D, czyli liczby. A cyfry takie jak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 0 w tabeli ASCII również mają swoje odpowiedniki liczbowe. Rozumiesz? Czyli tak naprawdę cyfra 3 zapisana jako znak jest liczbą, zaraz ci powiem jaką. Wystarczy zmienić tutaj specyfikator na procent D. Jest liczbą 51. Co to znaczy? Że cyfra 3 ma kod ASCII 51. Rozumiesz? Ok. Można chyba przejść dalej. Trochę było już o zmiennych, ale jest jeszcze takie pojęcie jak stała. Ok. Czym jest stała? Stała jest to taka to nie jest zmienna. Zmienna ulega zmianie. Stałej nie można zmienić. Można ją tylko zainicjalizować raz podczas deklaracji. Zobacz, tutaj napisałem stała równa się 30. Tutaj napisałem stała równa się 15. Spróbuję to skompilować. Nie mogę. Dostaję błąd, że nie można modyfikować stałych. Widzisz? Każdą stałą inicjalizujemy tak jak zwykłą zmienną, ale jeszcze ze słówkiem const. Tutaj dodałem takie słówko short. Nie jest ono potrzebne, tak w zasadzie nic ono nie zmienia. Dodałem je, żebyś tak zobaczył, że tutaj można dodawać zarówno short, long, może tutaj można nic nie dodać. Generalnie chodzi o to, że typ int, integer, ma jakiś zakres, to znaczy maksymalną i minimalną wartość, tak? Jeżeli dopiszemy słówko short, to ta wartość minimalna i maksymalna będzie trochę mniejsza. Ta zmienna, w tym przypadku stała, będzie zajmować w pamięci mniej miejsca, co za tym idzie, zaoszczędzimy trochę pamięci. Dlatego używa się specyfikatora short. Natomiast można użyć też czasami specyfikatora long, jeżeli obecny limit zmiennej, to znaczy maksymalna i minimalna wartość, nam nie wystarcza i chcielibyśmy mieć możliwość trochę używania trochę większych, operowania na trochę większych liczbach. Dobra, ta linijka nie działa, więc ją zakomentuję. I teraz tak, spróbujemy wypisać na ekran. Stała plus 1 wynosi procent HD ukośnik N, czyli znak nowej linii, stała plus 1. Jak myślisz, czy ta linijka się odpali? Zobacz, tutaj napisaliśmy stała plus 1. Ja ci odpowiem, tak, uruchomi się program, ponieważ nie modyfikujemy zmiennej stała. Zauważ, że modyfikowanie zmiennej odbywa się tylko poprzez operator przypisania. Tak? Już wcześniej o tym mówiłem chyba na początku. Tutaj specyfikator formatu jest troszkę inny. Nie piszemy %d. Dodałem też %h. Dodałem też h, ale nie dlatego, że to jest stała, tylko dlatego, że to jest short int. Dla samego inta byłoby d. Dla short inta jest %hd. OK, to po prostu trzeba zapamiętać. Zobacz, odpalę program. Stała plus 1 wynosi 31. Czy to się zgadza? Zgadza się, bo stała jest 30.
stała plus 1 jest 31. Zobacz, czekaj, zamknę terminal. Tu moglibyśmy postawić nawiasy dookoła tego i wyszłoby, wynik byłby dokładnie taki sam. Zobacz. To znaczy nie trzeba stawiać nawiasów, ale jak ktoś woli, to może. Ok, teraz przejdę do chyba jednej z ostatnich rzeczy, albo może jeszcze nie. Dobra, pokażę ci zmienne bez znaku. Unsigned int liczba bez znaku równa się 10. Printf liczba bez znaku. I ona też ma swój specyfikator. To będzie %u. Nie piszemy %d. %d jest dla liczb całkowitych ze znakiem. Natomiast %u jest dla liczb całkowitych bez znaku. Piszemy liczba bez znaku. Odpalam. Zobacz, liczba bez znaku 10. Wszystko się zgadza, ok? Tak. Ale jeżeli to jest liczba bez znaku, to co się stanie, jeżeli bez znaku odejmiemy od niej 11? Teoretycznie powinno tam być minus 1, tak? Ale to jest liczba bez znaku i nie może mieć wartości minus 1. Zobaczmy, co się stanie. Ok, popatrz. Wow, jakaś wielka liczba nam się wypisała. Ale o co tutaj chodzi? To znaczy tak. Odjęliśmy od 10 11, czyli tak naprawdę liczba nam powinna dać minus 1, gdyby była liczbą ze znakiem, ale jest to liczba bez znaku. Co nam się tutaj wyświetliło? Jest to maksymalna wartość zmiennej unsigned int. Nie może być większej wartości od tej. Gdybyśmy odjęli od liczby bez znaku i przypisali do niej, znaczy tutaj byśmy napisali minus równa się 12, to ta liczba byłaby, miałaby na końcu czwórkę. To znaczy tyle, ile odejmiemy, tak, jeżeli odejmiemy na przykład 100, to dostaniemy maksymalną wartość liczby bez znaku minus 99. Nie wiem, czy to jasne, postaram się teraz tym przykładem bardziej to rozjaśnić. Zobacz, jeżeli tamto było maksymalną wartością liczby bez znaku, to co się stanie, jak dodamy 1? Pamiętasz? Operator inkrementacji. Zobacz. Zwiększa zmienną o 1. Czyli to samo, co gdybyśmy napisali plus równa się 1. I zobaczmy, jaka będzie wartość zmiennej teraz. Liczba bez znaku. Ok. Liczba bez znaku. Zobacz. 0. Ponieważ przekroczyliśmy górną granicę liczby bez znaku, pojawiliśmy się na samym początku. Nie wiem dokładnie, jak to wytłumaczyć, to jest bardzo intuicyjne. Jeżeli dodalibyśmy teraz do tej liczby bez znaku na przykład 2, zobacz, plus równa się 2, to liczba bez znaku byłaby 1. Rozumiesz? Ponieważ ta wartość plus 1 da nam 0, bo nie ma dla liczby bez znaku, dla unsigned int, większej wartości, więc cofamy się na sam początek, 0. Plus 2 będzie 1, plus 3 będzie 2 i tak dalej. Ok? Dobra. To są takie ciekawostki. Większość z tych rzeczy myślę, że nie będzie ci potrzebna. Teraz tak, long int zmienna. Myślę, że teraz kilka przykładów i chyba to będzie na tyle w tym tutorialu. Dobra.
long int. Pamiętasz, to jest tak samo jak wcześniej pisałem short int. To nic nie zmienia, to jest zmienna typu całkowitego. Po prostu zakres jej wartości jest troszkę większy. Procent LD, L ponieważ to jest long i D ponieważ to jest int. I znak nowej linii. Ok. Tak, może napiszę już od razu kilka przykładów i później odpalę dopiero program. W zasadzie to skopiuję i będę tylko zmieniał. Ok, zmienna plus równa się, nie wiem, 2, niech będzie. Oznaczam tak krokami, żeby później na ekranie się nie mieszało. Zmienna równa się zmienna plus 4. Ok, kolejny krok. Zmienna razy równa się 2. Zaraz to wszystko wytłumaczę, chociaż sądzę, że już łapiesz. Zmienna przez równa się 10. O, to będzie takie tricky trochę. Tricky. Ta, ja i mój angielski. Dobra. Okej, okay, jeszcze może dodać. A coś takiego. Zmienna równa się A plus 2. Ciekawe, nie? Dodawanie znaku. Pamiętaj, znak w pojedynczych ciapkach plus liczba. To się skompiluje i da całkiem sensowny wynik. Zobaczysz. Może jeszcze tak. Procent, nie wiem, 60 i 8. Może jeszcze... Albo nie, to będzie wszystko. Dobra. Zobacz, napisałem tu całkiem sporo linii kodu. Może odpalę program i pokażę Ci rezultaty. Zobacz. Zadeklarowałem tutaj zmienną o nazwie zmienna typu int. Przypisałem jej wartość 13, czyli zainicjalizowałem ją wartością 13. Tutaj wykonał się operator inkrementacji. Czyli do zmiennej została dodana wartość 1, tak? Zobacz, 14 wypisało na ekran, ponieważ zmienna jest teraz równa w tym momencie 14. Tu jest znowu operator inkrementacji, tutaj użyliśmy operatora postinkrementacji, natomiast tutaj operatora preinkrementacji. Zobacz, on również znowu dodał do zmiennej 1, widzisz? Zobacz, 15. Zmienna plus równa się 2, to chyba wiesz co zrobi. Doda do zmiennej 2, zobacz, print 3 i tutaj powinno nam wypisać to co wcześniej plus 2, tak? 17, 15 plus 2 to jest 17, zgadza się. Zmienna równa się zmienna plus 4. Co to zrobi? No, przypiszę do tego, co jest po lewej stronie operatora przypisania, wyrażenie, które jest po prawej stronie. Czyli de facto doda 4. Zobacz, było 17, dodaliśmy 4, jest 21. Zmienna razy równa się 2. Co to zrobi? A pomnoży zmienną przez 2. Razy 2. 21 razy 2 to jest 42. Zobacz, i tu jest taka ciekawa rzecz. Zmienna podzielić przez równa się 10, to jest 4. Zobacz tutaj. Czemu wynik jest 4, a nie 4.2? Bo pamiętasz, że to jest liczba całkowita, tak? A liczba całkowita, jeżeli próbujemy do niej przypisać liczbę z przecinkiem, to bierze tylko część całkowitą tej liczby. Dlatego napisało 4, a nie 4.2. Tutaj... Tak, do zmiennej wpisujemy wartość wyrażenia a plus 2, a jak pamiętasz to jest to samo co 65, czyli de facto 65 plus 2, 67, zgadza się, widzisz?
Dobra. Ostatni przykład. Zmienna równa się a modulo 60. Modulo, czyli reszta z dzielenia. Jeżeli a jest 60, reszta z dzielenia... Jeżeli a jest 65, nie 60, to reszta z dzielenia 65 przez 60 równa się 5. Widzisz? Wypisaliśmy na ekran 5. I to chyba... Aha, jeszcze zapomniałem, ostatnia rzecz. Chciałbym wam pokazać różnicę pomiędzy operatorem postinkrementacji i preinkrementacji. To może już tak na szybko. Int a równa się 10. Print f procent d a równa się procent d a plus plus. Jesteś w stanie zgadnąć, co wypisze nam ten print f na ekran? Zobacz. A było równe się 10. Tutaj wypisujemy na ekran procent d, gdzie procent d jest a plus plus. Ja ci powiem. Wynik będzie 10. Zobacz. A równa się 10. Ale jak to? Przecież operator inkrementacji, ojej, powinien dodać do zmiennej a1, tak? Otóż dodał do zmiennej a1. Zobacz. W tej chwili, jak jeszcze raz wypiszemy na ekran a równa się procent d, tutaj już a, to wynik za drugim razem jest 11. Patrz. Czyli jeżeli stosujemy gdzieś w jakiejś funkcji albo przekazujemy, w tej chwili przekazujemy, ojej, znowu zniknął terminal, w tej chwili przekazujemy a do funkcji printf, stosujemy operator postinkrementacji, czyli tak naprawdę przekazujemy a na sam koniec dodajemy jeszcze 1. Dlatego wypisało nam 10, ponieważ przekazaliśmy a i na sam koniec dodaliśmy do zmiennej a 1. Dlatego w zmiennej a zostało 11. Ok? Tutaj dodam znaki nowej linii, żeby to było ładniej. To był operator postinkrementacji, natomiast operator preinkrementacji działa troszkę inaczej. Zobacz. On działa tak, jakbyśmy napisali a plus równa się 1. Ok. Zobacz, co nam wypisze. Wypisze nam 12. To znaczy tak. Najpierw doda 1 do zmiennej a później przekaże tą wartość tutaj, w miejsce procent d. Rozumiesz? Zobacz. Wcześniej operator postinkrementacji najpierw wypisał wartość zmiennej a, później dodał do niej 1, tak? A operator preinkrementacji najpierw dodał do zmiennej a 1, a później wyświetlił wynik na ekran. Troszkę chyba około 20 minut mi zeszło, nie wiem dokładnie. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem na śmierć, że się czegoś nauczyliście. Kod oczywiście udostępnię w opisie. Dobra, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.